Chcę powitać na drugiej części nabożeństwie, poświęconej w szczególności głoszeniu Słowa Bożego. Dzisiaj będziemy chcieli przypomnieć sobie historię zapisaną w Ewangelii Jana w rozdziale 3, gdzie Pan Jezus spotkał się z pewnym gościem, który go odwiedził o nietypowej na odwiedziny porze. Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 3. Historia Jezusa i jego rozmowy z Nikodemem. Rozmowa ta miała miejsce po szczególnym wydarzeniu, które miało miejsce w Jerozolimie, gdy Pan Jezus, w zasadzie możemy powiedzieć, rozpoczął formalnie swoją publiczną służbę. Polegało to między innymi na tym, że gdy przebywał na święcie Paschy w Jerozolimie, to wówczas przybył do świątyni i tam w świątyni działy się rzeczy gorszące. Świątynia, miejsce modlitwy, miejsce kultu Boga, było wypełnione rwetesem, który nie odpowiadał temu miejscu, mianowicie było tam po prostu urządzone targowisko, na którym sprzedawano przede wszystkim ofiary, które następnie ludzie mogli składać według Bożych przepisów. Wiadomo, że dla ludzi przybywających z daleka przyniesienie do Jerozolimy owieczki, bardziej baranka czy koziołka, było dosyć uciążliwe. Nawet targanie ze sobą klatki z dwoma gołąbkami też zapewne nie było wygodne. A więc wielu ludzi zakładało, że gdy przybędą do Jerozolimy, to wtedy będą mogli taką ofiarę po prostu zakupić i według przepisów prawa Bożego złożyć. No ale tego typu oczekiwania powodowały, że sprzedawcy chcieli być jak najbliżej ludzi, którzy kupowali, czyli tam, gdzie właśnie to zwierzę od razu mogło być złożone na ofiarę. A to powodowało, że niektórzy z nich umieszczali swoje miejsca do handlu właśnie w świątyni i to stało się takim procederem, gdzie w zasadzie można powiedzieć, prawie wszyscy byli zadowoleni. Kapłani byli zadowoleni, bo oni wynajmowali te miejsca. Sprzedawcy byli zadowoleni, bo mogli ten towar tam, gdzie najwięcej ludzi było zainteresowanych, mieć. Kolejni, którzy byli zadowoleni, to zapewne ci, którzy właśnie mogli kupić te ofiary. Kto był niezadowolony? No ci, którzy przede wszystkim przybyli do świątyni, aby znaleźć tam taki szczególny nastrój, w którym chcieli zbliżyć się do Boga, w którym chcieli pomodlić się w ważnej dla nich intencji i doświadczyć szczególnej Bożej obecności. Pan Jezus chyba należał do tej ostatniej grupy, byśmy mogli powiedzieć, bo On przede wszystkim przybył do świątyni, aby oddać cześć Bogu i aby poświęcić się modlitwie. No i to, co zobaczył, wywołało Jego wzburzenie. Wiemy, że Pan Jezus w szczególny sposób potraktował tą sytuację, wypędził tych ludzi. No i to spowodowało, że powstało pewnego rodzaju zamieszanie. Efekt był taki, że zaczęto go pytać, dlaczego ty to czynisz, jakim prawem, jaki znak czynisz, że ci to wolno tego typu postępowanie wdrażać w czyn. No i wówczas Jezus im odpowiedział, że zburzcie tą świątynię, a ja we 3 dni ją odbuduję. No i te słowa miały być później słowami, które stały się bazą do skazania Jezusa Chrystusa. Po tym wszystkim, a także wiemy, że Jezus rozpoczął
czy może w większym stopniu niż do tej pory zaczął uzdrawiać ludzi, czynić cuda. Zresztą samo to oczyszczenie świątyni to było coś cudownego, no bo wyobrażacie sobie jedną osobę, która wypędziła całą liczną grupę handlujących, no to musiało być coś niezwykłego. W postawie Jezusa musiało być coś niezwykłego, co spowodowało, że ci ludzie uciekli. A więc Jezus objawił się. Objawił się jako ten, który jest reprezentantem Boga i rozpoczyna swoją działalność. I mamy takie sprawozdania. Gdy był w Jerozolimie na święcie Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, które dokonywał. Ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku. A więc pierwsze nawrócenia, byśmy mogli powiedzieć, one jednak nie nosiły takich cech trwałej takiej więzi z Bogiem. Raczej to było, można powiedzieć, oparte na pierwszym wrażeniu, gdzie ci ludzie byli przekonani tą niezwykłością cudów czy wypędzeniem przekupniów. Być może też całkiem spora grupa ludzi oczekiwała, że tutaj należy coś zmienić. No i oni oczywiście uwierzyli, że Jezus jest od Boga, tak? Ale Jezus, jak czytamy, jeszcze nie miał w tym momencie do tych ludzi, którzy w tym momencie się nawracali, uwierzyli w Niego, że to jest takie coś trwałego. No ale był jeden człowiek, który chciał, obserwując to, co Jezus czynił, chciał się z Nim spotkać i porozmawiać. Człowiek ten należał do warstw wyższych. Przecież sam był członkiem Sanhedrynu. Gdybyśmy tak dzisiaj mieli porównać stanowisko, które zajmował Nikodem do współczesnych jakichś stanowisk, no to u nas to by chyba trzeba go było porównać do biskupa. To taki jest z punktu widzenia religijnego, prawda? Ale tutaj on był też reprezentantem pewnego rodzaju władzy świeckiej, więc poseł, ale taki poseł to by raczej byśmy powiedzieli poseł, który był pełen takich myśli o Bogu, prawda? Który chciał być może też w swojej działalności wdrażać. No, w każdym bądź razie Sanhedryn to nie dokładnie to, co polski Sejm, bo to jest niby władza świecka, a to tutaj była świecko-religijna, jeśli chodzi o Sanhedryn. W każdym bądź razie na pewno to było związane. No dobrze, niech będzie tak, jak tutaj Tomasz proponuje. W każdym bądź razie było to wysokie stanowisko w społeczeństwie. No i teraz tak. Nikodem czuł w swoim wnętrzu, że to co widzi, co czyni Jezus i w jaki sposób przemawia i jaki ma stosunek do ludzi, że to musi być ktoś, kto być może jest tym zapowiedzianym Mesjaszem. Ale z drugiej strony, no on, człowiek wykształcony, o wysokiej pozycji społecznej. A jaka była pozycja Jezusa? Niewykształcony. Cieśla. Z Galilei. No jakże ktoś taki mógł być z drugiej strony człowiekiem, którego Bóg posłał, prawda? A on o wysokiej pozycji miał iść do Niego i uznać Go w jakiś sposób formalnie, publicznie, przed innymi. No więc wybrał się w nocy. Wiemy, że jeśli chodzi o rozkład dnia Jezusa, to raczej to był taki intensywny rozkład dnia, prawda? A więc nocna wizyta być może zburzyła też i porządek, który Jezus miał, jeśli chodzi o Jego plany.
No ale w tej kwestii to nie mamy wątpliwości, jak się Jezus zachowywał. Zawsze się cieszył i zawsze był otwarty, gdy ktokolwiek z Nim chciał rozmawiać o sprawach Bożych i gdy kiedykolwiek mógł właśnie przeznaczyć swój czas, aby objawiać prawdy Ewangelii. A więc mimo być może zmęczenia, Jezus spotyka się z Nikodemem. Jak ta rozmowa przebiega? Przeczytajmy sobie może do wersetu 8. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. A więc rozmowę rozpoczyna według tego sprawozdania sam Nikodem i rozpoczyna ją w taki sposób, który byśmy mogli nazwać takim pełnym kurtuazji. Nikodem stara się wytworzyć dobrą atmosferę. Czyż my nieraz nie postępujemy całkiem podobnie? No, przypuśćmy, że udajemy się do kogoś na wizytę, którą tą osobę może pierwszy raz odwiedzamy. No i jak zwykle taka wizyta przebiega, tak typowo. Przywitanie, tak? Dobrze, dziękuję. Co jeszcze byśmy mogli powiedzieć? Uśmiechy. Uchwalenie domu, domowniku, zwierzę. Tak. Osoba ze świata to kawa czy herbatę panu zrobił? No to przyjmujący, ale ten, który się przychodzi, to oczywiście no, zwraca uwagę na bogatą bibliotekę, prawda? Na piękny wystrój, na piękne kolory, którymi są ściany pomalowane. A gdzieś przechodzi koło kuchni, to jakieś tam wspaniałe zapachy tutaj są, prawda, w kuchni, więc no, czy jaki miły piesek, a ten kotek, prawda, taki przyjazny. No i oczywiście to tak mniej więcej się zaczyna. No chcemy pochwalić, wytworzyć dobrą atmosferę, albo przynajmniej wyszukać. Ja nie jestem od tego wolny, od tego typu sposobu rozpoczynania rozmowy. Lubię na przykład oglądać, jak jestem u kogoś, właśnie książki, prawda? Czym się kto interesuje, bo też to od razu mówi, prawda, o zainteresowaniach danej osoby, więc książki lubię sobie troszkę zerknąć, popatrzeć. No i Nikodem działa w podobny sposób. Tak? Pochwalił Jezusa za jego działalność i mówi: wiesz co, my wiemy, nie tylko ja, ale inni też to wiedzą, tylko oni może na razie ci tego nie powiedzą, ale my wiemy, że ty przyszedłeś od Boga jako kto? Jako nauczyciel, tak? Jako nauczyciel przyszedłeś od Boga. Świadczą o tym te cuda, które czynisz. No i teraz Jezus. Czy Jezus w ogóle zwraca uwagę na te pochwały i na to zagajenie, które Nikodem zastosował? W zasadzie, tak jak czytamy, to wydaje się, że Pan Jezus zupełnie to pominął.
jakby troszkę zignorował nawet. I zmienił temat rozmowy, od razu przechodząc jakby do sedna treści, które chciał przekazać Nikodemowi. Nikodem na pewno był człowiekiem inteligentnym i gdy usłyszał myśl, którą Jezus wypowiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. No, Nikodem oczywiście zrozumiał, że to jest jakaś uwaga skierowana w jego stronę. Tak? Jezus wypowiedział te słowa w sposób uroczysty, szczególnie to akcentując. Jezus zawsze, gdy coś ważnego chciał podkreślić w swojej wypowiedzi, używał takiego często zwrotu zaprawdę, zaprawdę. Tak? To znaczy teraz posłuchaj, bo to jest naprawdę ważna myśl, którą chciałbym tobie przekazać. No i w tym momencie Nikodem tak jakby troszkę się zdenerwował, obruszył. No i mówi mu tak, jakby to pierwszy raz w ogóle taką myśl słyszał. Jakże się może człowiek powtórnie narodzić, gdy jest stary? No przecież jest niemożliwe to, prawda? Z ludzkiego praktycznego punktu widzenia jest to niemożliwe. Czyli Nikodem jakby pokazuje, że on rozumie to na poziomie takim dosłownym, to co Jezus powiedział. Ale to przecież niekoniecznie musiało być prawdą, bo przecież nauki o duchowym narodzeniu były obecne wśród Izraelitów, prawda? Bo przecież sam Jan, gdy chrzcił ludzi, którzy do niego przychodzili do Jordanu, to jakby właśnie mówił o tym, że to jest, potrzebujecie wewnętrznej przemiany, prawda? Sami faryzeusze, gdy prowadzili misję wśród pogan, nawracając ich na judaizm, też wymagali od nich takiego obmycia. A więc to symbolizowało jakby taką rzeczywiście zmianę kierunku życia. Ale nowością w tej sytuacji było to, że Jezus to mówi człowiekowi, który uważa się za człowieka pobożnego, nie tylko za pobożnego, ale też za człowieka, który uczy o Bogu, prawda? Jezus kieruje do niego taką właśnie myśl, którą on odebrał do siebie, kierowaną, musisz się na nowo narodzić. No i gdy Nikodem, być może troszkę obruszony, odpowiada Jezusowi, Jezus znowu podobną myśl wypowiada jeszcze raz w sposób uroczysty, kierując ją do Nikodema. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. A więc Jezus rozwija tą myśl, podając tutaj, że to jest to, co możemy nazwać narodzeniem z wody i z ducha. O tej wodzie już nieco wspomnieliśmy, prawda? To były te obmywania prozelitów, czy chrzest stosowany przez Eseńczyków, czy przez także Jana Chrzciciela. No później Pan Jezus oczywiście także to będzie stosował, także będzie chrzcił. Zresztą on już to prawdopodobnie czynił. Później to czynił, tak. Czyli jeszcze tutaj prawdopodobnie, no, przynajmniej Biblia nie mówi o tym, że ktoś został ochrzczony przez Jezusa czy przez Jego uczniów. To dopiero później jest to wspomniane. A więc Jezus wspomina Ducha Świętego. Mówi, nie dziw się, że powiedziałem ci, musicie się na nowo narodzić. Jezus porównuje działanie Ducha Świętego do wiatru. Ten wiatr jest rzeczą, która nieraz się cieszymy, że jest wiaterek, a nieraz ten wiatorek może być dokuczliwy, bo wiatr może być zimny, może powodować, że mamy trudności wręcz w poruszaniu się.
Ale wiatr jest oczywiście bardzo też pożądany w zasadzie, no bo wyobraźmy sobie w dzisiejszych czasach, gdyby nie było wiatru, a jest na przykład mroźny, zimny wieczór, taki wieczór zimowy, no i jakbyśmy wtedy oddychali w naszych pięknych zagłębiowskich i śląskich miastach, prawda? No oczywiście powietrze byłoby skażone mocno poprzez zanieczyszczenia, a wiaterek to powoduje, że to się zmienia, prawda? Wiatr, dzięki wiatrowi w ogóle masy powietrza się mieszają, dzięki temu temperatura się wyrównuje, dzięki wiatrowi jest także proces zapylania, nie tylko pszczoły, ale przede wszystkim także wiatry zapylają, a więc to jest błogosławieństwo dzięki wiatrowi. A wiatr skąd bierze energię? Z różnicy ciśnień. No, to jest działalność słońca, tak byśmy powiedzieli. To jest energia ze słońca, która powoduje, że właśnie pewne rejony są bardziej, mocniej nagrzane, wtedy powietrze idzie do góry. A więc to jest energia słoneczna, którą Bóg wykorzystuje do ruchu w atmosferze, które ogólnie rzecz biorąc są błogosławieństwem, tak? Ale tutaj właśnie szczególnie ten ożywczy wpływ Ducha Świętego jest podkreślony. O Duchu Świętym oczywiście moglibyśmy wiele mówić. Duch Święty według Słowa Bożego pobudza ludzi do pewnych pewnej refleksji nad własną osobą. To Duch Święty budzi sumienia ludzkie, to Duch Święty przekonuje, prawda? A gdy człowiek otwiera się na ten przekonujący wpływ Ducha Świętego, no to wówczas Duch Święty zamieszkuje w sercu ludzkim. Nasze ciała stają się świątynią Ducha Świętego. Nasze myśli mogą ulec pewnej zmianie kierunku, upodobań. No i to wszystko sprawia, że człowiek jakby nabiera nowego sensu z życia, nowego celu, który prowadzi go do Boga, prowadzi do wieczności. I jest to kierunek, który raz obrany, on jakby zaspokaja potrzeby wnętrza ludzkiego, tak że człowiek się nie zawodzi, a wręcz przeciwnie, może ciągle się w tym rozwijać. A więc Nikodem usłyszał od Jezusa, że wszyscy ludzie, w tym także on, niezależnie od wieku, potrzebuje nowonarodzenia. Nikodem dalej stawia pytanie, pogłębia się ten temat. Jakże się to stać może? No i tutaj Jezus też używa zwrotu, który mógł spowodować zakłopotanie kolejny raz u Nikodema. Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz. Bycie nauczycielem, który uczy o Bogu i o prawdach zbawienia, to jest poważna sprawa. Tak? To nie tylko to, że mamy fakultety, o tym decyduje, ale naprawdę dogłębna znajomość tematu. Okazuje się, że gdy człowiek lekceważy przede wszystkim to pierwotne źródło objawienia o Bogu, Słowo Boże, Biblię, no to bardzo łatwo jego nauczanie może gdzieś zboczyć, może być nieraz zbiorem ludzkich wymysłów, ludzkich tradycji, a może nie odpowiadać rzeczywistej potrzebie błądzących ludzi, którzy szukają Boga w swoim życiu. A więc też i Słowo Boże uczy, niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bo wiecie, że surowszy otrzymacie wyrok. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich?
A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. A więc okazuje się, że wśród warstw kapłańskich, wśród przywódców narodu, członków Sanhedrynu, którzy zaczęli z uwagą obserwować działalność Jana Chrzciciela, a później Jezusa, było sporo sceptycyzmu. Ten sceptycyzm objawiał się między innymi w tym, że oni w niektóre fragmenty Biblii to w zasadzie nie wierzyli. Mówię tutaj w szczególności o Saduceuszach, a z nich wywodziła się warstwa kapłańska, prawda? Oni na przykład, tak jak później się dowiemy z treści Ewangelii, nie wierzyli w zmartwychwstanie, nie wierzyli w aniołów. No i oczywiście w tej kwestii te wątpliwości były, więc tym bardziej wątpili, że jakiś cieśla może być posłany od Boga, a tym bardziej, żeby był Mesjaszem. A Jezus też tutaj wskazuje, że potrzebna jest do tego, aby mieć postęp w zrozumieniu Bożych spraw, po prostu potrzebna zaufać Słowu Bożemu. Potrzeba jest otworzyć swoje serce i uwierzyć. No, tym bardziej też, że Jezus, mówiąc o potrzebie nowonarodzenia, mówił jakby to w dwóch aspektach, prawda? Mówił w aspekcie ziemskim, gdzie takim no, jakby cielesnym, materialnym elementem tego nawrócenia jest wyznanie wiary i chrzest, prawda? Które jest pewną publiczną także deklaracją. No ale ten wpływ Ducha Świętego dla nas już jest bardziej tajemniczy. Tutaj po prostu musimy, oprócz tego, że pewnych rzeczy doświadczamy w swoim życiu, to musimy też zaufać Bogu, że to, co Duchu Świętym Biblia mówi o Jego pracy, jest rzeczywiście tak i amen. A oczywiście nie wszystkie rzeczy są nam być może objawione i zrozumiałe. Jedynie świadectwo Jezusa Chrystusa, tego, który był w niebie, może być w tej kwestii wiarygodne. I teraz w dalsze wersety mogły być, brzmieć nieco tajemniczo dla Nikodema, chociaż może też nie do końca, być może coś z tego też rozumiał. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A więc Jezus mówi, że konsekwencją działalności Ducha Świętego i wiary, którą on wzbudza w sercu ludzi, jest to, aby uwierzyć w szczególną misję, którą Bóg powierzył swojemu przedstawicielowi, Jezusowi Chrystusowi. To jest ten, który wstąpił do nieba. To jest ten, który jest Bożym reprezentantem. No i Jezus też mówi o tym, że On zostanie wywyższony. Co to mógł znaczyć ten zwrot? Wywyższony. Wywyższony ponad ziemią. Jest taka historia zapisana w pierwszej księdze Mojżeszowej w czasach, gdy Józef, syn Jakuba, przebywał w Egipcie. Gdy trafił do więzienia, spotkał tam po pewnym czasie dwóch urzędników Faraona, którzy trafili do więzienia, być może pamiętacie, jeden to był podczaszy, a drugi to był piekarz, prawda? I oni mieli sen. I według tych snów każdy z nich miał być wywyższony. Tak? Gdy następnie Józef im to wykładał, to jednemu powiedział, ty będziesz wywyższony, bo tobie twój urząd zostanie przywrócony i znowu będziesz mógł podawać wino faraonowi, a drugi piekarz usłyszał, ty też będziesz wywyższony, bo faraon powiesi ciebie, no i
oczywiście tragicznie skończysz. I tak się stało. A więc są dwa rodzaje wywyższenia. Wywyższenie kogoś ponad innych. No, w przypadku Jezusa Chrystusa to mogło oznaczać, że ogłasza on siebie Mesjaszem, jako ten, który przywróci Izraelowi jego moc, jego królestwo, a sam stanie się królem. No, oczywiście też to mogło coś innego oznaczać. Nikodem tak sobie wyobrażam, że gdy wyszedł z tego spotkania z Jezusem, no to mógł mieć różne myśli. Może gdy ja bym był na takiej rozmowie z Jezusem. I po pierwsze tak, Jezus by mnie tak na początku troszkę zignorował, te moje pochwały. Potem by mi powiedział, musisz się na nowo narodzić. Potem by mi jeszcze powiedział, że musisz we mnie uwierzyć. A tak jakby ta rozmowa została też Nikodem, stał się może nieświadomie, ale no on był nauczycielem, był człowiekiem, który wysoko postawiony, a w tej rozmowie to bardzo szybko Jezus jakby przejął inicjatywę, a on stał się taki mały, prawda? Jeszcze mu Jezus powiedział, a ty pewnych rzeczy nie wiesz, które powinieneś wiedzieć. Także Nikodem miał podstawy, tak się wydaje, żeby tak troszkę wątpić w to wszystko, co usłyszał od Jezusa. Ale z drugiej strony na pewno też odczuwał wpływ Boży. Wiedział, że być może sam przeżywał pewne rozterki, może tak jak kiedyś tam Luter, byśmy mogli powiedzieć, który odczuwał potrzebę jakiegoś głębszego doświadczenia z Bogiem. Nie otrzymał jeszcze wtedy tego pokoju, który jest związany ze zrozumieniem planu zbawienia i przyjęciem Bożej łaski i uwierzeniem. No więc to wszystko jakby mu to objaśniło, że potrzebna jest wiara w Boże dzieło zbawcze. Ale mógł też sobie pomyśleć, on chce być wywyższony, pożyjemy, zobaczymy jak to będzie. No i wiemy, że Nikodem w sposób oficjalny nie stał się uczniem Jezusa, nie stał się jego zwolennikiem, ale ziarno, które wtedy w czasie tej rozmowy zostało zasiane. O tym, że trzeba uwierzyć. O tym, że tak bardzo Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To nie była droga zbawienia poprzez skrupulatne zachowywanie różnych przepisów, które Żydzi wymyśleli w tamtym czasie i dążąc tą drogą do zbawienia, ale to była prosta wiara w Boży dar Mesjasza i przyjęcie Go jako Boga, który kocha grzesznika, który Go przyszedł, aby ratować, nie po to, by sądzić, ale wielkim pragnieniem Boga jest zbawienie tego świata. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Czas mijał. Jezus intensywnie pracował. Pracował i w Judei, pracował i w Galilei, uzdrawiał, nauczał. Nawet sięgała jego misja poza granice Izraela, ale opozycja względem działalności misji Jezusa narastała. O Nikodemie zbyt wiele nie wiemy, ale gdy otworzymy 7 rozdział Ewangelii Jana, to wiemy, że w tym czasie, gdy opozycja przede wszystkim wśród przywódców narodów wzrastała, Nikodem był tym, który tonował wrogie nastroje i doprowadzał do tego, że
nie od razu jakieś radykalne kroki przeciwko Jezusowi zostały podjęte. Znajdujemy świadectwo właśnie takiej postawy w 7 rozdziale. Chcę przeczytać werset od 50 do 53. Rzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z ich grona. Czy zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni? Odpowiadając mu, rzekli, czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj pisma i dowiedz się, że prorok nie z Galilei się wywodzi. I rozeszli się każdy do domu swego. No, oczywiście chodziło tutaj im o to, że według nauki proroczej Jezus miał pochodzić z Judei, z Betlejemu. Gdyby dokładniej sprawę zbadali, to by wiedzieli, że rzeczywiście prowadzenie Boże było takie, że Jezus urodził się w Betlejemie. No ale tutaj oni uważali, że to jest typowy Galilejczyk i nie ma potrzeby się zajmować głębiej tą sprawą. Niemniej jednak w tamtym czasie ta uwaga uczyniona przez Nikodema spowodowała, że oni się rozeszli, jakby już nie kontynuowali rozmowy, która zmierzała w kierunku przeciwstawienia się działalności Jezusa Chrystusa. Więc Jezus miał czas na kontynuowanie swojej misji. I Ewangelia Jana jeszcze raz wspomina o Nikodemie. Jest to mianowicie rozdział 19. I tam chciałbym przeczytać od wersetu 38 w 19 rozdziale. Jest to fragment poświęcony opisujący śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. I tam oprócz Nikodema jest jeszcze jedna osoba wspomniana. Mnie się wydaje, że całkiem podobna w podejściu do Jezusa, do Nikodema. Bo popatrzcie, co tutaj możemy przeczytać o Nikodemie i jeszcze o jednym wysoko postawionym człowieku w hierarchii ówczesnego społeczeństwa izraelskiego. Gdy Jezus umarł, to znalazł się pewien człowiek, nazywał się Józef z Arymatii. Józef miał na imię, a pochodził z Arymatii i o nim czytamy od wersetu 38. A potem prosił Piłata Józef z Arymatii, który był potajemnie uczniem Jezusa z bojaźni przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało Jezusa i pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało Jego. Dlaczego Józef z Arymatii nie ujawniał swej wiary w Jezusa? Bał się. Tak? Było to dla niego niekomfortowe. To był człowiek znowu z Sanhedrynu, podobnie jak Nikodem. No ale w tej sytuacji, gdy Jezus umarł, zauważamy, że on tą swoją obawę porzucił. Doszedł do wniosku, że tak dłużej być nie może, żeby on się wstydził Jezusa. I gdy uczniowie nie wiedzieli, co robić, jak się zachować, byli nieporadni w tej sytuacji, to Józef im pomógł załatwić możliwość zabrania ciała Jezusa Chrystusa. No i mamy też Nikodema, kolejnego ukrytego, wysoko postawionego urzędnika w tamtym czasie. Przyszedł też Nikodem, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. No ale prawdopodobnie ta mirra i aloes już nie zostały użyte, bo sabat się zbliżał, a więc zawinięto tylko ciało Jezusa Chrystusa. Jezus już na śmierć był namaszczony przez Marię. Pamiętamy tą historię z domu faryzeusza, gdzie Maria namaściła ciało Jezusa Chrystusa, Szymona właśnie, który był wcześniej trędowaty. No i Jezus Chrystus spoczął w grobie, a uczniowie mogli w tej trudnej chwili być wzmocnieni właśnie przez wyznanie wiary, jeśli to tak można powiedzieć, Nikodema
i Józefa z Arymatii, tych dostojników, którzy wcześniej się wstydzili, ale gdy przyszedł odpowiedni czas, przyjęli Słowo Boże z całego serca. Być może lud Boży czasów końca będzie miał całkiem podobne doświadczenia. Gdy przyjdzie czas trudny, czas, gdy nasz własny wpływ osłabnie, a być może i wiara będzie poddana próbie, to wtedy być może doświadczymy podobnego wzmocnienia, jak właśnie tutaj było doświadczeniem apostołów. A więc historia dobiega końca. Nikodem, będąc pod krzyżem, mógł zrozumieć wtedy słowa Jezusa Chrystusa o wywyższeniu Syna Człowieczego. Mógł zwrócić swoją uwagę kolejny raz na proroctwa biblijne, na to, że rzeczywiście Biblia zapowiadała, że Mesjasz będzie wywyższony, że będzie wywyższony w sposób wyjątkowy, ale to wywyższenie będzie na potrzeby ludzi, którzy potrzebują zbawienia, na potrzeby każdego z nas, i każdy z nas dzięki temu szczególnemu wywyższeniu ma możliwość osiągnięcia zbawienia. Chcemy za to oddać Bogu chwałę i cześć, gdyż dzięki służbie Jezusa Chrystusa, którą dzisiaj może nawet trudno nam sobie wyobrazić, że ten, który był w niebie, zostawił te wszystkie niebiańskie rzeczy i przybył na ziemię, aby żyć tak jak my, w sposób, który, no, jest to wielka różnica, gdy ktoś jest panującym, a ktoś jest poddanym, prawda? To jest zupełna zmiana roli. Tam jest ktoś, kto przyjmował chwałę, a teraz całą tą chwałę zostawił, całego wszechświata, i stał się kimś tak zupełnie, można powiedzieć, żyjącym w niskiej warstwie społecznej i zupełnie jakby przez wiele, wiele lat niezauważalnym. Ale to jest nasz Zbawiciel, to jest nasz Pan, który dla nas oddał swoje życie. Amen. Amen.